Witam elitę wędkarstwa na moim kanale. Chociaż wiem, że robactwo też zagląda na ten kanał. Nie wiem dlaczego, przecież to nie jest kanał dla robactwa. Kolejna 50, czyli chyba czwarta z ostatnich 4 lat. Udana. Poprzednie też były udane. Mam nadzieję, że do końca mojego życia wszystkie 50 będą już udane. Na przykład są ludzie, którzy mi bardzo dobrze życzą. A potem w kuluarach mówią: o, jaki to jaka ja! Składają mi też życzenia ludzie, którzy na przykład po 3 tygodniach potrafią złowić rybę. To są oczywiście znakomici wędkarze. No, powiem wam, po 3 tygodniach codziennego biczowania to jest sukces. Kolejny profesjonalista na pejsie ostatnio pochwalił się, że po prawie miesięcznym biczowaniu wody złowił rybę. Czasami kilka takich ryb w ciągu jednego dnia się łowiło. Na żyłkę 30, haczyk 1, tępy, bambus. Ale co wam, przeczytacie książkę. A co do książek? No głaszczę moją Wisłę. Moja Polska poszła do kolejnego, że tak powiem, wznowienia w drukarniach, ponieważ nie mam żadnego egzemplarza. Zleciłem też zrobienia kilku egzemplarzy szytych w twardej okładce. O cenę nie pytajcie, bo ceny poszły w ogóle tak do góry, jeśli chodzi o, no nie tylko o chleb, masło, wodę i swobodę, ale w ogóle wszędzie. Także to książka będzie miała cenę zaporową, ale może znajdą się ludzie, którzy będą chcieli mieć książkę Piotra K. Kozłowskiego szytą w twardej okładce. Moja Polska będzie głównie w twardej okładce, będzie bardzo droga, ale też nie ze względu na kilka kwestii, między innymi takiej, że będzie w twardej okładce i szyta, a poza tym będzie tam wiedza. Ale nie będzie tam wiedza, jak złowić rybę, tylko wiedza użyteczna. I niestety za wiedzę się płaci kilkaset tysięcy dolarów na przykład za jakieś tam studia, które nic nie wnoszą. Wnoszą tylko to, że potem się krzywdzi ludzi. To właśnie wnoszą te różne, te, nie będę teraz mówił jakie firmy, bo zaraz będę znowu, będą mnie tam mówili: dzisiaj to proszę pani, on jest niedobry. No. A moja wiedza jest użyteczna. I tym się różni od tych nadprofesorów, którzy, no oczywiście nie wszyscy, ale generalnie prawie wszyscy wprowadzają ten narybek w te kadencje. A wracając do tego słynnego wędkarza, co to miesiąc biczował wodę i ten, i pod jego tam tą rybę, pod tym zdjęciem. Brawo, brawo! Sto kilkadziesiąt, słuchajcie, sto kilkadziesiąt komentarzy. No i co? Głównie jakie komentarze? To nie szkodzi, że to trwało miesiąc, ale liczy się cierpliwość i wytrwałość. Ludzie, wyobrażacie sobie, do czego to dochodzi? To ja teraz nie rozumiem, to za co będzie się płacić opornikom rybackim, wędkarskim? Za to, że człowiek im będzie bardziej cierpliwy? O co tu chodzi? To już nie chodzi o to, o maestrię, o mistrzostwo, jakiś profesjonalizm, tylko o cierpliwość i wytrwałość? Boże, miej ich w swojej opiece. Inaczej, Lucyperze! Pieszczę, gładzę tą moją Polskę. Przepraszam, moją Wisłę. Czyli trzecią książkę, ale najbardziej moje myśli są przy czwartej książce, której jeszcze nie zacząłem. Ale już mam, że tak, już nastąpiły zmiany. Nie zacząłem jeszcze pisać książki, ale już są zmiany w tej książce. Przede wszystkim będzie zmieniony tytuł. Tytuł przejdzie do, jakby na drugą stronę. Tak jakby do motta, będzie mottem. Czyli tytuł miał brzmieć: człowiek to brzmi dumnie. Nie! Człowiek to kurwa. I to będzie mottem, natomiast tytuł będzie całkiem inny. Tytuł będzie... A! Tak się kręcę. Nie powiem wam, co powiedzieć. Znaczy, jaki tak powiedział, ja wiem, nie powiem. Domyślcie się. Tytuł będzie, będzie jednosłowny. Robactwo. Fajnie, nie? Znaczy według mnie fajnie, w mojej ocenie. Rewela, robactwo. Nastała teraz pora
po odrodzeniu, po baroku, po pozytywizmie, po młodej Polsce. Tylko nie szli po kolei, będę to mówił. W Polsce nastąpiła era mikrobów. Mikroodrodzenie. Wirusy odrodzenia. Te wirusy były z nami. Te wirusy były przed nami, będą po nas. Tak jak postępują właśnie z tymi wirusami, to powiem wam, że tym bardziej natchnęło mnie to do zatytułowania mojej czwartej książki. Każdy dzień przynosi takie wieści, że ten tytuł jest, uważam, mojej czwartej książki fenomenalny, bo to jest takie robactwo. Zresztą, słuchajcie, w 2007 roku mój przyjaciel, bardzo, bardzo kumaty człowiek, bardzo zweryfikowany człowiek pod wieloma względami przeze mnie. Od młodzieńności się znamy. Powiedział mi: Piotrek, zastrzeż swoje narządy, żeby cię nie rozebrali, bo jeździsz bardzo szybko. No akurat no nie chciał, no nie lubiał ze mną jeździć. Mówi, jeździ czasami ponad 250 na godzinę. I jest takie większe ryzyko, że po prostu rozbijesz się, będziesz żył, będziesz do uratowania, ale na żywca cię rozbiorą na narządy. Ja mówię, słuchaj, co ty pieprzysz? Mówi, uwierz mi, a ja mu wierzę. Więc słuchajcie, nawet nie wdrażałem się w ten temat. Nie pamiętam, czy to było drogą mailową, czy ja pojechałem na Lindleya i zastrzegłem swoje narządy. Kilka dni temu obejrzałem program. Powiem wam szczerze, że łzy mi popłynęły. Taka potworna wściekłość we mnie się rozpaliła i nikt nie robi z tym porządku. Ani kaczor Donald, ani kaczor z Mickiewicza. Ani wcześniej przed kaczorami inne kaczory. Tytuł tego filmu to jest Ludożerca. Rozmowy najtrudniejsze. Zwiewka, VW Stalar, śmierć mózgu. Patrzę na wędkarzy, którzy... my tu przejmiemy władzę w PZW i my tu zrobimy porządek. Chuj zrobicie. Trzeba mieć pojęcia, żeby coś zrobić. Jeżeli nie macie pojęcia, dlaczego nie ma ryb, bo uważacie tylko za Rybianie tam takie inne głupoty, to niestety nie zrobicie dobrze. Trzeba mieć pojęcie. Ja w swojej książce napisałem, co trzeba zrobić, żeby było git. Natomiast no, to dopiero w przyszłym roku wyjdzie. A ci, którzy wiele mówią, a niewiele wiedzą, to nic nie zrobi. Nic! Wczoraj wysłałem pismo do Polskiego Związku Wędkarskiego, ponieważ zbliża się ta słynna data, 1 stycznia 2022, gdzie będziemy jebani gorzej jak za Hitlera. Potrzeba 11.12.21. Piotr Kozłowski, uczestnik PZW. Żaden kurwa członek, uczestnik, pełnomocnik do. Czy tu nie ma napisane do, ale. Pełnomocnik Zarządu Głównego PZW do kierowania Okręgiem Mazowieckim, szanowny pan Wiesław Helinia, ulica Twarda 42, 00831 Warszawa. Szanowny panie, moje doświadczenia związane z polskim ekosystemem sięgają lat 70. Także moja praca na rzecz systemu ekologicznego, jak również współpraca z PZW, pokażę wam, gdzie w latach 80. współpracowałem. W latach 80. niektórzy z was jeszcze nie wisieli w kondonie na balkonie. W latach 80. już współpracowałem z PZW. Powtórzę. Także moja praca na rzecz systemu ekologicznego, jak również współpraca z PZW w tym zakresie wypada na początek lat 80. Nie skupiam swojej uwagi wyłącznie w temacie łowienia ryb, bowiem prawdziwe wędkarstwo nie polega jedynie na machaniu wędą, jeno na czerpaniu przyjemności z naszej pasji w całokształcie otaczającego nas środowiska naturalnego. Z racji powyższych faktów widzę bezmiar nieprawidłowości nad naszymi wodami. Niestety, własne, indywidualne działania w przedmiocie ochrony naszego ekosystemu spotykają się z niesprawiedliwymi konsekwencjami prawnymi. Zatem w Polsce dla własnego dobra należy odwracać się od szalbierstwa i bandytyzmu. Służby porządkowe to zbędne obciążenie dla podatnika, gdyż moje prawie 50-letnie obserwacje dowodzą, iż nic się nie zmieniło w zakresie przestępstw i wykroczeń nad wodą, a wręcz hołota i motłoch
rozuchwalili się w tych bezprawiach. Działania służb wymierzona jest głównie wędkarzy zapominających pisać datę w rejestrach wędkarskich, a procedery przestępcze nad naszymi wodami mają się świetnie i uchodzą praktycznie w 100% bezkarnie. Rząd w Polsce od 1 stycznia 2022 wprowadził drakońskie kary wymierzone w kierowców. Według nowego taryfikatora mandatów policjant będzie mógł nałożyć na kierowcę mandat w wysokości 5000 zł. W przypadku zbiegu wykroczeń nawet 6000 zł. Grzywna w sądzie wzrośnie z 5 do 30 tysięcy złotych za ekscesy drogowe. Kłusownicy, mięsiarze, śmieciarze i tym podobne nadwodne menele, jeśli obecnie w drodze wyjątku zostaną przyłapani na przestępstwach, są obciążani śmiesznymi karami, a czasami za skandaliczne, kryminogenne czyny 500-złotowymi zobowiązaniami. Bywa też tak, że sądy uniewinniają kłusowników, mimo iż istnieją 100% naoczne dowody ich karygodnej kłusowniczej twórczości. Wstydem dla naszej wędkarskiej społeczności będzie pozostanie w mikrej niszy finansowej na tle niewinnych kierowców, niewinnych w cudzysłowie, na tle niewinnych kierowców w porównaniu z tym lumpen proletariatem. Nie tak dawno w Kanadzie strażnicy złapali wędkarza z rybą, której brakowało około 1 cm do wymiaru. Nałożono na niego karę w wysokości 10 tysięcy dolarów. Nie mam pojęcia, jaką karę wymierzyliby ci strażnicy kłusującemu strażnikowi wędkarskiemu, kłusującemu sędziemu wędkarskiemu, sądu koleżeńskiego, członkowi zarządu Skoła PZW, kłusującemu znanemu redaktorowi Ogólnopolskiej Gazety Wędkarskiej i mediów, czy strażnikowi społecznemu, który kłusuje i zasłania się legitymacją Straży Rybackiej. Jak potraktowałby sąd kanadyjski strażnika, który na widok blachy innego strażnika społecznego odwraca głowę i nie widzi w tym momencie aktów kłusowniczych? W tym świetle Polska w oczach ludzi uczciwych jest zaściankiem bezprawia, krajem czwartego świata, tyle że z prądem i z internetem. W związku z powyższymi wnoszę o powzięcie kroków celem podwyższenia kar dla kryminalistów z nadwód, mięsiarzy i śmieciarzy. Jako największa organizacja w Polsce posiadacie Państwo większe przełożenie na ustawodawców jak my, pojedynczy wędkarze. Nadto nasze indywidualne działania spotykają się z szeregiem przykrych następstw i od nikogo nie otrzymujemy pomocy za narażanie swojego zdrowia i życia, kiedy to walczymy ze zwyrodnialcami i oprychami. Za to służby porządkowe interesują się nami, a nie tymi łupieżcami i szumowinami. Nie pozwólmy, aby taki obraz polskich wód pozostał na zawsze w naszej pamięci. Czas na zmiany nadszedł. Jestem pełen nadziei, że wdrożycie Państwo mój projekt, gdyż całkiem sprawnie wprowadziliście w życie poprzedni mój pomysł dotyczący ochrony ostatnich tarlisk na żeraniu. Ten żerań to tyczy się nie tylko żerania, ale to tyczy się w ogóle Wisły w Mazowieckim, bo to są ostatnie tarliska. Następne są dopiero na Grochalach. No. Proszę nie wysyłać odpowiedzi listownie. Wystarczy mailem. Szkoda lasów. Las rośnie 100 lat, a puszcza 1000 lat. Z wyrazem szacunku, Piotr Kozłowski. Ale to jest mój taryfikator, który powinien zostać wprowadzony dla, w ogóle dla bandytyzmu, nie tylko dla kłusowni. Uwaga. Podaję. Kłusownictwo polegające na szarpaniu, siatka, widły, lizol. Lizol, wiecie jak to jest? Wlewa się do siurka, znaczy do źródła, do potoku. Lizol
i dalej się stoi i pstrągi wypływają. No tak, tak, tak. No. Te lodówki, co leżą, pralki w tych potokach, to jest małe piwo w porównaniu z tym, bo chociaż tworzą domek. Nie pochwalam, bo za to powinno, zaśmiecanie co będzie. Wracamy. Lizol prąd. Kłusowanie na tarliskach. Miesiąc w moim folwarku. Na czym polega gościnność w moim, przymusowa gościnność? Obowiązkowa, no bo to jak syntezator mówi, nie przymus, a obowiązek. Czyli na czym polega obecna, obowiązkowa obecność w moim folwarku? Pobudka trzecia rano. No oczywiście głośniki i piękna pieśń, piękny utwór. Do roboty, do roboty, weźcie młoty w swoje ręce, młoty, do roboty. No i w takt, w rytm tej piosenki, panowie i panie, i bez względu czy to jest córka pana premiera, prezydenta, czy pani Jadzi, czy syn pana ministra, czy pana papieża na przykład, jest traktowany w moim forwarku na tych samych zasadach. I trafia tam, tym bardziej wzór miałby bardziej przejebany. Pobudka trzecia rano, mega szufla w dłoń i do pogłębiania kanału zimnego. Kto był u Stefana, wie, jaki jest. Na przykład przy tej wodzie. Muł po jaja, a nawet głębiej. Jeden napełnia kuwetę, drugi nosi na górę i wysypuje do ciężarówki. Każdy ma normę. Niewypracowana norma, brak jedzenia, picia. Picia jest pod dostatkiem, no bo w wodzie stoją, tak? Norma równa się podwójna norma polskiego robotnika. Czyli jeżeli tam w przepisach polski robotnik ma normę, że ileś tam dżuli mu się przerzucić, to w moim folwarku od tej godziny trzeciej do godziny, za kiedy się dowiecie, której? Człowiek, który przebywa w tym moim folwarku, musi wykonać taką normę. Jeśli nie wykona, zaraz się dowiecie. Praca bez względu na pogodę i porę roku. Pracujemy 365 i 366 dni w roku w moim folwarku. Praca non-stop aż do godziny 22, czyli przypomnę, wstajemy o 3 rano w takt muzyki przepięknej i kończymy o 22. Równo gwizdek, zegar atomowy, nie ma sekundę w tą, nie ma, sprawiedliwość musi być. Godzina na jedzenie i spać. I abarot na drugi dzień. Odmowa pracy, rozebranie na narządy. Niewyrobienie normy, brak papu. Bunt, rozebranie na narządy. A jak się rozbiera na narządy, obejrzyjcie właśnie sobie to, co wcześniej wam pokazałem w tym filmie. Obejrzyjcie, zanim w ogóle pomyślicie, to jest rozebranie na narządy. Aż wrątka się po prostu wzdrygnęła. Próba ucieczki, rozbiórka. W przypadku recydywy, 1 rok w folwarku. W przypadku kolejnej recydywy, czy ja wątpię, żeby ktoś rok przeżył, ale są silni. Są, nie, są ludzie, którzy by przeżyli, są. Są, bo do wielu rzeczy można się przyzwyczaić i są ludzie, którzy... No ale weźcie sobie takiego, no nie będę mówił po nazwiskach, czy po... stołkach, ale takiego, który całe życie nic nie robił, tylko jest polityk. Wyobraźcie sobie po tygodniu. Podwójna norma robotnika. A tu miesiąc trzeba przeżyć. I nie ma przekupstwa. Nie ma, że Heniu, Kaziu czy Anka zrobi za niego. Nie ma. Każde naruszenie narządy. I tak, w przypadku kolejnej recydywy 10 lat. Po pierwszym, słuchajcie, po pierwszym miesiącu nikt by ten... Nie ma takiej... No chyba, że wariat, ale wariat nie byłby karany.
w ten sposób wariant byłby izolowany, a nie karany. No gdzie tam są? Punkt drugi. Trolling tam, gdzie nie wolno. Wiatr się zerwał. Pozdrawiam wiadomo kogo. Niewymiarowa ryba. Nadmiar ryb. I tym podobne. Tydzień w folwarku. Recydywa. Miesiąc w folwarku. W przypadku kolei recydywy. Rok w folwarku. Wiadomo, zero się dodaje. Śmiecenie. Tak samo jak w przypadku punktu drugim. Czyli to, co przed chwilą powiedziałem. Czyli ktoś to śmieci. Tydzień w folwarku. Za pierwszym razem. A powiem wam, że te nieroby rządowe, jeśli chodzi o obecne kary dla usoli, dla śmieciarzy, dla mięsiarzy, to oni zachowują się tak jak te firmy od szpryc. Czyli leczyć tak, żeby nie wyleczyć, ale leczyć i gonić króliczka tak, żeby gonić, ale go trzymać, żeby cały czas mieć zatrudnienie. I na tym to polega, dlatego trzeba zmienić totalnie władzę, ale ona nie podda się bez krwi. No niestety. Mili, no to jest to mój. Jak się wam podoba, bardzo proszę o wypowiadanie się na moim kanale, w komentarzach, jak się wam podoba mój taryfikator. Ja rozumiem, że śmiecie, motło, chłota, czyli robactwo, powie, nie, to jest takie średniowieczne metody. A jak obejrzycie film, to te metody obecne to są jeszcze gorsze od średniowiecza. No i zobaczcie, z tak niewielkiego areału mamy co zbierać. Nie byłoby tego, gdyby wszedł mój projekt, pomysł, to by tego nie było. No ale jeżeli ustawodawca to by wdrożył, to przede wszystkim sam na siebie założyłby kaganiec. Dlatego nie założył.